Wystarczy. Jedzonko już jest gotowe. Zobaczcie. Te pyszności. Ja po prostu nie mogę się doczekać. Tu się jeszcze bardzo ładnie pali. A ja już biorę patelnię i będę jadł od razu z patelni, bo po co brudzić talerzyki? Bez sensu. Piecyk rakietowy, działkowy, ogrodowy, malutki piecyk rakietowy to naprawdę rewelacyjne rozwiązanie. Polecam, naprawdę polecam. Biorę się za jedzonko. Vigo Service TV, dzień dobry Państwu. Dzisiaj spędzam czas na łonie przyrody. Piękna pogoda. No i robię sobie tutaj coś, sprzątam, porządkuję, układam, no i zgłodniałem. A w związku z tym, że zgłodniałem, najwyższy czas odpalić mojego małego rakietowca i zrobić sobie jedzonko. Pokażę Wam, jak ja przygotowuję sobie jedzenie. Oczywiście nie mam takiej turystycznej kuchenki gazowej, bo jej nie potrzebuję. Jeśli chcę sobie podgrzać jedzenie, odpalam mojego małego rakietowca, który stoi za mną, no bo lubię. I gdybyście mi się spytali, po co to robię, no to uważam, że pytanie po co jest niepotrzebne. Mam rakietowca, uwielbiam go odpalać i przygotowuję sobie na nim jedzonko. Zaczynamy. Na początku oczywiście rakietowiec dymi, ale za chwilę dymu już nie będzie i pokażę Wam, jakie pyszne jedzonko przygotuję sobie dzisiaj na moim malutkim ogrodowym piecyku. Prawda jest taka, że zabieram mój piecyk rakietowy również w teren, kiedy gdzieś jadę i wiem, że spędzę dłuższy czas i wiem, że to jest gdzieś na łonie przyrody, bo różne mam zlecenia. Mój rakietowiec zawsze mi towarzyszy. Ja wiem, że jest może nieładny, że jest niepomalowany, ale to nic, ma być sprawny. Dobra, piecyk się pali, zaraz Wam pokażę i idę oczywiście po moje jedzonko. Piecyk zaczyna pomalutku się bujać. Tu już leci bardzo gorące. Tutaj tak się pali, zobaczcie. Dym jest zasysany do środka. Tymi profilami, które tu widzicie, zasysane jest powietrze do komory spalania i dzięki temu nie gromadzą się tutaj gazy, które, i już tak mi się kiedyś zdarzyło w innej mojej konstrukcji, po prostu się zapaliły i można powiedzieć eksplodowały. Tędy wchodzi powietrze teraz też do komory spalania. Oczywiście możemy to przymknąć i bazujemy teraz tylko i wyłącznie na tych profilach. Tu jest zaciągane powietrze. Dobra, koniec gadania. Idę po jedzonko. Uwielbiam te momenty, kiedy mogę sobie właśnie w takich prymitywnych warunkach przygotować jedzonko. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest coś wspaniałego. Jeżeli możecie sobie taki piecyk rakietowy zrobić, naprawdę przygotowanie jedzonka na świeżym powietrzu to naprawdę fajna sprawa. Zwolennicy luksusu powiedzą mizerna, marna przyjemność, a ja uważam, że to rewelacyjne przeżycie, naprawdę.
zarówno kulinarne, jak i taka malutka przygoda, można powiedzieć. Wszystkim niedowiarkom chcę pokazać. Tu się naprawdę pali. Zobaczcie. A tu naprawdę nie wylatuje dym. A tu się pięknie gotuje. Bigosik zrobiony przeze mnie w dniu wczorajszym z pulpecikami i z kaszą pęczak. Tutaj jest kasza pęczak. Takie połączenie dla mnie to jest rewelacja. I powiem wam, że naprawdę wszystkie restauracje się po prostu chowają. To jest takie przeżycie kulinarne, to świeże powietrze, ten piecyk, ta patelnia, to jest naprawdę mega sprawa. A dymu nie ma. Tu się pali, a dymu nie ma. Czary. Po prostu czary. Wystarczy. Jedzonko już jest gotowe. Zobaczcie. Te pyszności. Ja po prostu nie mogę się doczekać. Tu się jeszcze bardzo ładnie pali. A ja już biorę patelnię i będę jadł od razu z patelni, bo po co brudzić talerzyki? Bez sensu. Piecyk rakietowy, działkowy, ogrodowy, malutki piecyk rakietowy to naprawdę rewelacyjne rozwiązanie. Polecam, naprawdę polecam. Biorę się za jedzonko. No dobrze, potrawa już gotowa, bierzemy się za jedzonko. W piecyku się jeszcze pali, dym nie leci, ale szkoda, żeby jedzenie się przypaliło, bo temperaturka jest naprawdę fajna. Moi drodzy, życzę wam smacznego i mówię wam, to naprawdę fajne rozwiązanie. Można przygotować sobie różne potrawy. Będę pokazywał różne przystawki do tego pieca, włącznie z przystawką, w której będzie można zrobić pizzę. Ale w tej chwili, dzisiaj, bo mam jeszcze dużo roboty, ograniczę się tylko do podgrzania mojego bigosu, który zrobiłem wczoraj. Aha, i tak na marginesie. Jak będziecie robić bigos w domu, spróbujcie do bigosu dodać pęczak. To naprawdę jest masakrycznie niesamowite, przyjemne doznanie i połączenie. No i pulpety. Koniecznie pulpety. Wszystkiego dobrego. Vigo Service TV. Pozdrawiam was z Poznania. Z przyjemnego, fajnego Poznania. Trzymajcie się. Kurde. Niesamowite. Ja pierniczę. Jak niewiele trzeba, żeby być szczęśliwym. O kurde.